Witajcie, kochani. Taki prosty, najbardziej upragniony temat, odpowiedź, refleksja na temat rozmawiania ze swoją duszą. Jakkolwiek ją rozumiemy, to jest to życie, które przejawia się przez nasze ciało fizyczne, które ma świadomość. Oczywiście tam tych poziomów jest dużo i to życie nigdy nie jest rozłączone z Bogiem, ze źródłem. I to, co jest istotne, to czasami myślimy, że nie mamy kontaktu ze swoją duszą, ze swoim sercem, swoim istnieniem. A on cały czas się przejawia przede wszystkim z tej drugiej strony. To dusza, to ta istność nasza, ma nasze ciała w objęciach i przejawia się przez te ciała. I choćbyśmy my w swoim zamulonym myśleniu, odczuwaniu myśleli czy czuli, że mamy kontakt lub nie mamy kontaktu, lub nam brakuje, to on zawsze jest. Jakby z tamtej strony, od strony z perspektywy duszy, zawsze jest kontakt. I teraz, kiedy my w swoim zamuleniu chcemy czuć czy myśleć, że mamy ten kontakt, robimy różnego rodzaju praktyki, a najprostszą rzeczą to jest po prostu zwykłe zatrzymanie się i słuchanie siebie, swych odczuć, swych myśli. I kiedy staniemy w takiej prawdzie samym sobą, w szczerości, takiej uczciwości, w takim przepływie myśli i odczuć, że niczego nie spycham na lewo, pod dywan nie zamiatam, jestem szczery wobec siebie samego, to wierzcie mi, każdy, jak zada sobie jakiekolwiek pytanie do swojej wewnętrznej istności, która się przejawia przez to ciało fizyczne, odpowiedź naturalnie od razu się płynie. Ale oczywiście umysł jest nasz czasami tak wyćwiczony, żeby wątpić, żeby podważać, żeby stwierdzać, to nie jest to. Chcę jeszcze coś innego, bo on ma już swoje założenie i swoje oczekiwanie, że odpowiedź powinna wyglądać tak czy inaczej. Wierzcie mi, że to jest tak łatwe, tak delikatnie subtelne i piękne, że to po prostu płynie. Wystarczy po prostu puścić te wszelkiego rodzaju swoje tendencje, które krępują ten głos w usłyszeniu go. Tendencje, że coś ma być takie, czy jakieś inne, że odpowiedź powinna być w takim zakresie, a nie innym, że przy tej odpowiedzi powinno być: o, już czuję. Kochani, rozmowa z duszą tak naprawdę odbywa się u nas każdego dnia. I co najważniejsze, to my w ciele, to ciało, ta osobowość jest w duszy, jest w przestrzeni tego naszego życia, istności, a nie, że my trzymamy duszę, obejmujemy ją. Ona wie, co robi i jak bardzo fikamy, no to nas wywraca do góry nogami w jakieś trudności, a jak to trudności nam nie pomagają, to pojawiają się pewne wyzwania ze zdrowiem i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, kochani, jak sami widzicie w tym zatrzymaniu, jak istotne, jak fundamentalne jest po prostu zwykłe zatrzymanie się i usłyszenie tego, co się myśli, co się czuje, w czym się jest i to, co jest, jak się o tym myśli, jak się na to reaguje. I zwykłe, jeżeli potrzebujemy zadać jakieś pytanie, wystarczy zadać je. I w cichości naszego pobywania odpowiedź się naturalnie pojawia. Ale jeżeli się pojawia taka,
że nie ma odpowiedzi, pytam i nie ma odpowiedzi. Ona jest zawsze. Tylko po prostu my w swym zamuleniu nie widzimy, czy my w swym konkretnym oczekiwaniu, że ona powinna być w jakimś tam zakresie, czy powinna tak, a nie inaczej wyglądać. Pozwólmy się zaskoczyć przez to życie, które przepływa przez nasze ciała. Najlepszego dla Was. Hejka.